Skoro za nami już płynie wieloryb, to możemy wyruszyć w ten rejs wraz z Adamem Lipszycem. Jak Łukasz powiedział, jest książka. Adam napisał książkę o Melvillu, Ostatki tożsamości. I ona jest niejako komentarzem do dzieł wybranych, które ukazały się w Piwie w ubiegłym roku. Ukazywały się. I to jest spory rzut, bo oczywiście mamy tutaj, jeżeli traktujemy to jako pewien rodzaj kanonu, to mamy oczywiście perłę w koronie, czyli Moby Dicka. I to, co go obudowuje chronologicznie rzecz biorąc z przodu, czyli na przykład Taipi, debiut Melvilla, z samego końca, czyli ostatnia książka Melvilla, Billy Budd, no i wybór nowel i opowiadań, które Melvill pisał przez lata. I ty piszesz we wstępie do swojej książki, że nie dokonujesz żadnej rewizji na tym melvillowskim kanonie, ale to chyba nie do końca tak jest. Ponieważ jakieś rewizyjne ruchy tutaj jednak w twojej książce widać, może raczej uzupełniające ten kanon. O dziwo, chociaż to zrozumiałe, nie piszesz w zasadzie o Bartleby'm. Ale to wiemy dlaczego, ponieważ on już obrósł w tyle interpretacji, że nie byłoby chyba sensu dodawać następnych, albo jakoś nie wpisywały się w tę linię. Potakujesz, to znaczy będziesz jeszcze o tym mówił, tak? Czy ja tak będę przez godzinę? Nie, jak każesz, to będę mówił. Dobrze, natomiast piszesz o utworach Melvilla, które nie znalazły się, które były tłumaczone wcześniej na polski, ale nie znalazły się w tym piwowskim kanonie. Chociażby Biały Kubrak się nie znalazł, który ty z kolei uznajesz za jedno z ważniejszych, najważniejszych może dzieł Melvilla. No a przede wszystkim znajdujesz w swoich interpretacjach miejsce dla utworów, które w ogóle nie były dotąd na polski tłumaczone, jak chociażby Mardi czy Pierre. To są rzeczy, jak piszesz, nieraz zaskakujące, nie tylko w pozytywnym sensie, ale jakoś tam ważne, więc wydaje mi się, że ujmujesz ten, jeżeli jesteśmy przy Melvillu i przy marynistycznym spojrzeniu, ten archipelag. Bo zwykło się w zasadzie właśnie widzieć Melvilla jako autora kilku rzeczy, a ty widzisz Melvilla całościowo, więc jakieś już tutaj rewizjonistyczne dokonania z twojej strony są. Proszę. Mam się do tego ustosunkować. Tak, to chyba jest rzeczywiście tak, jak mówisz. To znaczy ja nie dokonuję rewizji kanonu w tym sensie, że nie przemieszczam wartościowań, nie przesuwam, nie zmieniam wartościowań tradycyjnych. To znaczy nie informuję świata na przykład, że Moby Dick wbrew pozorom nie jest najlepszą powieścią czy najważniejszą powieścią Melvilla, bo wydaje mi się, że jest. I rzeczywiście jak mam wymienić, i wymieniam to we wstępie, te rzeczy, które są zwykle uważane za jego największe dokonania, czyli Moby Dick, Billy Budd, opowiadanie o skrybie Bartleby'm i nowela Benito Sereno. W Polsce jakoś mniej może obecna i mniej tak rozpoznana, ale to jest polska specyfika, to jest uznany tekst, słusznie uznany za fantastyczny. Ja mu poświęcam kawał tej książki, bo poświęciłem mu też kawał życia, czytając ten tekst. Ale do tego może jeszcze wrócimy. Więc w tym sensie ja nie dokonuję żadnych przemieszczeń. Rzeczywiście o skrybie, żeby to mieć tę sprawę załatwioną, nie poświęcam skrybie żadnej osobnej analizy. I mówię dlatego, mówię o tym rzeczywiście też w przedmowie, że nie robię tego dlatego, że nie wydaje mi się, żebym miał coś całościowego jakiegoś do powiedzenia na temat tego opowiadania, co nie zmienia faktu, że raz, drugi nie liczyłem, ale może ze cztery razy
odwołuje się w dosyć ważnych momentach, ważnych dla mnie, w momentach wywodu, ponieważ wydaje mi się, do tego opowiadania, do fragmentów, do pewnych momentów w tym opowiadaniu, bo ono jest bardzo bogate i nie sprowadza się do jednego I would prefer not to, najsłynniejszego. Dzieją się tam fantastyczne zupełnie rzeczy. Właściwie każdy akapit tego opowiadania jest, jest ważny. I niektóre z tych akapitów dosłownie, czy motywów, są dla mnie bardzo istotne do budowania jakiegoś rozumowania. Ale to, to rzeczywiście tyle. Natomiast pozostałym tekstom z tych wymienionych poświęcam, tych wielkich, tak? Poświęcam sporo uwagi. Moby Dick się pojawia tutaj kilkakrotnie, tak? Jeden rozdział jest prawie wyłącznie o nim, ale no, siłą rzeczy Moby Dick po prostu jest tu prawie cały czas. No i Billy Budd i Benito Sereno mają swoje rozdziały. Natomiast rzeczywiście jest tak, jak mówisz, że dla mnie, jeśli ja dokonuję jakichś zmian w kanonie, to dlatego, że dokonuję uzupełnień, co nie znaczy, że to nie są książki czytane, no nie w Polsce, tak, ale przez melwilologów oczywiście są. Natomiast, natomiast dla mnie rzeczywiście czytanie całego Melvilla w zasadzie jest po prostu niezwykle, było i nadal jest niezwykle ekscytującym doświadczeniem. I czytanie tych rzeczy, które są mniej znane, też. I tu też bym dokonywał rozróżnień. To znaczy, tak jak też wspomniałeś, są rzeczy, które są po prostu troszkę mniej znane, troszkę mniej czytane, bo są trochę w cieniu tych wielkich, takie właśnie jak White Jacket, czyli po polsku Biały Kubrak, które po prostu, to jest akurat moim zdaniem książka, która zasługuje na wszystkie laury. Ona ma swoje niedoskonałości, ale umówmy się, Moby Dick też ma swoje niedoskonałości. To nie jest może ranga Moby Dicka, ale to jest naprawdę... To są rysy niżne, tak? Znaczy, to jest tuż za, to jest tuż obok i on rzeczywiście znika w cieniu. Są tam rzeczy, których nie ma w Moby Dicku, to znaczy wspaniałości różne, których wcale Melville nie poprawił w Moby Dicku, bo poszedł w inną stronę. Dla mnie to jest bardzo ważna książka. Ja bardzo Państwu polecam. Ja tę książkę bardzo przeżyłem, to znaczy nie byłem przygotowany na to, że to jest coś ważnego. Myślałem, że to jest taka przedbieżka. Tak zresztą Melville ją napisał. Proszę sobie wyobrazić, że jest to jedna z dwóch książek, które Melville napisał w biegu, ponieważ jego trzecia książka, czyli Mardy, była niewypałem i on po prostu uznał, że musi bardzo szybko napisać takie książki, które się dobrze sprzedadzą. I jedna książka, która się nazywa Redburn, czyli jego czwarta książka, no jest rzeczywiście takim troszeczkę, jak on mówi, partaniną czy łataniną, ma ciekawe momenty, ale bez przesady. Natomiast White Jacket, która jest napisana na tym samym oddechu i to dosłownie w parę tygodni, trudno to wydatować, ale nie, dwa miesiące, coś takiego, to jest po prostu wielka rzecz moim zdaniem. Jego biograf Herschel Parker twierdzi nawet, że Melville po latach nawet trochę chyba nie pamiętał, że napisał tę książkę. To znaczy, że jak wspominał, jak mówił o tym, to tak jakoś umykała mu ta książka, a na pewno nie pamiętał, jak ważna była ta książka. Ja w związku z tym, już kończąc ten wątek, mówię o tym, że jakby wziąłem tę książkę z marszu, nie wiedząc, że czekają mnie tam takie przeżycia. I dlatego jakoś bardzo mnie ona obchodzi. Co więcej, związek oczywisty, związek pomiędzy tą książką a ostatnią książką Melvilla, czyli Billy Budd, pokazuje znaczenie, tak wstecznie też tą książkę do ciąża, no bo trudno odmówić znaczenia Billemu Buddowi, natomiast nie tylko dociąża tę książkę i znaczenie w kanonie Melvilla, ale też pokazuje, jak dla niego te kwestie, które on tam ruszał, były istotne, nawet jeśli nie pamiętał, jeszcze raz cytując Herschela Parkera, że napisał tę książkę. Natomiast są też, tak jak ty wspomniałeś, są takie książki, które rzeczywiście uważam za niedoskonałe, nie jestem w tym odosobniony, chociaż są tacy ludzie, którzy uważają, że Pierre jest książką doskonałą, ale to są szaleńcy, znaczy wszyscy, którzy czytają Melvilla z przyjemnością, są szaleńcami, ale są podgatunki tych szaleństw.
No, trudno też powiedzieć, na pewno z Pierrem można się spierać, natomiast trudno uznać, że książka Mardi wspomniana już, czyli taki, ja to nazywam, przedwczesny atak na szczyt Melvilla. To jest trzecia powieść Melvilla, żeby Państwo mieli wyobrażenie. To jest tak, że pierwsza książka Melvilla, czyli Typee, wznowiona przez Peeve, to jest książka, która przynajmniej udaje książkę przygodową, taką reportażowo-przygodową, przebraną za powieść, która opowie, jak to jest na Wyspach Południowych, i to się świetnie sprzedało. Druga książka jest szybko, czyli Omu, której nie ma po polsku, też wspaniała. Pod wieloma względami, trudno powiedzieć, czy ją wolę od Typee, ale ona ma pewne smaki, których nie ma w Typee. Naprawdę Państwu polecam, jeżeli Typee Państwu się spodoba, to koniecznie przeczytajcie sobie Omu też. Ale książka Omu jest książką napisaną przez autora, który właśnie odniósł fenomenalny sukces swoim debiutem i postanowił szybko zarobić jeszcze pieniądze i podtrzymać swój rozgłos, pisząc Omu, jadąc dalej, jednym słowem. To znaczy, tam się dzieją rzeczy bardzo, bardzo interesujące, tak? Naprawdę, literacko i egzystencjalnie pod wieloma względami to jest fascynująca książka, ale jest to książka pisana dla pieniędzy, tak? I Melvilla bardzo zdenerwowało to, że teraz apetyt zaczął mu rosnąć wraz z jedzeniem i już na etapie Omu uznał, że teraz zaczyna go denerwować to, że się go będzie traktowało jako pisarza popularnych książek popularnych. Więc się zamierzył na tę książkę Mardi, odął się jak bąk, jak wiadomo, jak ktoś się odmie jak bąk, jak Thomas Mann pisząc doktora Faustusa, no to wychodzi różnie. A to jeszcze na dodatek był pisarz bardzo niedoświadczony, więc to nawet nie jest doktor Faustus. Far from that. To jest taka klucha wielka, Mardi. I to się nie broni jako całość, to się broni fascynującymi zupełnie fragmentami, passusami, bzdurnością całej konstrukcji, która robi na mnie przynajmniej wielkie wrażenie. Ale jest to książka, no jak powiedziałem, przedwczesny atak na szczyt. Natomiast, i żeby skończyć i oddać Ci głos, to nie ja wymyśliłem, nie wiem, Walter Benjamin na pewno to wiedział, może ktoś wiedział to przed nim, ale że wiele mądrych rzeczy, ciekawych rzeczy można pokazać na książkach nieudanych. Bardzo dużo rzeczy, fascynujących rzeczy, które się Melvillowi udają w Mardi, to są rzeczy, które się udają w miejscach, gdzie ta książka jest nieudana. W niektórych fragmentach Mardi, gdzie on panuje nad warsztatem, to wcale nie wychodzi tak dobrze, bo domyka pewne, używa rozmaitych romantycznych klisz, romantycznych rytmów językowych, które są na moje ucho są, powiedziałbym, niewystarczające, żeby pomieścić jego egzystencjalny wir, który w nim huczy. A kawałki, w których trudno powiedzieć, czy on panuje nad tekstem, tak? No bo to po tekście trudno sobie, ale wszystko wskazuje na to, że on tak panuje i nie panuje. Zresztą w Moby Dicku dużo rzeczy jest takich też, tak? Tylko że w Moby Dicku, jeśli miałbym to porównywać, w Moby Dicku Melville troszkę wie, że nie panuje i pozwala sobie na to niepanowanie, tak mi się przynajmniej wydaje. To znaczy puszcza się w takie wiry, wkręca się i po prostu już trochę wie, że wolno, tak? I wie, że może na tym bardzo dużo ugrać. Natomiast w Mardi on tego chyba jeszcze nie wie i właśnie odkrywa, że zakłócony język, zakłócony wywód, coś, co jest na granicy albo za granicą bełkotu, właściwie może pomieścić, oddać rzeczy, dopiero to może oddać to, co on chce powiedzieć. I w Mardi dla mnie najważniejsze momenty, które ja robocze ze swoimi przyjaciółmi na seminarium, na którym żeśmy długo czytali Melvilla, nazywaliśmy to Mardi Talk. To są takie fragmenty, w których narrator Mardi nagle wpada właśnie w jakiś taki dygot retoryczny i coś tam gada trochę od rzeczy. To są takie fragmenty, które melvillolodzy mówią: o, tu już słyszymy zapowiedź różnych monologów Ishmaela z Moby Dicka, ale to jest inny klimat, bo to są rzeczywiście rzeczy o wiele mniej opanowane, takie w takim frenzy, w takim drganiu jakimś.
I one są niesłychane zupełnie dla mnie i dla mnie najciekawsze, zdecydowanie. I to są takie momenty, gdzie Melville odkrywa potęgę nieforemnego pisania, tak? Jakąś taką nośność pisania, które się wymknęło strukturą i które odsłania w nim, pozwala odsłaniać w nim samym rozmaite komplikacje lustrzaności jego własnego ja, które przeczuwał, ale których istnienie przeczuwał, ale jeszcze tego dotąd nie widział. Więc to Mardi jest rzeczywiście takim przypadkiem, naprawdę kończę, Mardi jest takim przypadkiem książki udanej dlatego, że nieudanej. Tak? White Jacket jest przykładem książki, moim zdaniem, po prostu bardzo udanej. Tak? Więc takie bym tutaj rozróżnienia robił. Tak jest też troszkę w różnych opowiadaniach Melvilla, tak jest też troszkę są opowiadania, które są nieciekawe fabularnie, ale na przykład zaczynają się od jednego fantastycznego opisu, w którym dzieją się niesłychane literacko rzeczy. Książka Israel Potter, która jest pisaną w odcinkach dla pieniędzy książką i właściwie rzeczą błahą, zawiera rozmaite momenty, których nigdzie indziej nie znajdziemy, bardzo dla niego ważne. Więc to jest rzeczywiście taki archipelag. Wydaje mi się, że trzeba poruszać się po całości, bo rzeczywiście jest tak, że nie rozumiemy wagi pewnych rzeczy w tych ważnych książkach, jeśli nie zobaczymy. No tak często jest, prawda, z pisarzami, tak? Kiedy nie zobaczymy jakichś niespodziewanych odsłonięć, które dokonują się w książkach, tak zwanych książkach nieważnych. Tak? Mhm. No dobra, to ja tak długo Dobrze, mogę... Dobrze, bo skoro już wywołałeś Mardi i jego bohatera, narratora, to chyba nie tylko on wpada w ten Mardi Tog, ale też większość bohaterów tej książki. Pojawia się na przykład filozof o przedziwnym imieniu Balabarza. Babalandża, który jeszcze dodatkowo jest nawiedzany przez jakiegoś diabła, tak. Demona i wtedy ta marditokowa narracja wchodzi na kolejne piętra. Ale skoro jesteśmy przy różnego rodzaju szaleństwach, bo powiedziałeś, że Melville Lodzy wchodzą na... dzielą się na różne podkategorie. Tak. Zdrowych na umyśle raczej nie ma, no bo Melvilleologów. A byłeś na tyle szalony, żeby czytać jego dzienniki? No tak, to znaczy tych dzienników... Tam jest coś ciekawego w ogóle, czy to był nudny człowiek? Tych dzienników nie ma dużo, to znaczy ja przeczytałem, to nie jest żadny wielki wyczyn, przeczytałem tyle, co jest tych dzienników. Niestety czy niestety... Moim zdaniem niestety, ale Melville prowadził dzienniki dosyć rzadko i mamy tak naprawdę, mamy takie trzy zespoły dziennikowe i to, co mi się wydaje jedyne literacko i egzystencjalnie ciekawe, to jest coś, co ja omawiam tutaj w pierwszym rozdziale książki. Bo ta książka jest zrobiona tak, że ja przepraszam. W pierwszym rozdziale robię taki przelot przez całą twórczość, mniej więcej całą twórczość Melvilla, żeby tak złapać taki jeden egzystencjalny ton, który wydaje mi się i nazwać go pewien rodzaj doświadczenia ateistycznego, które wydaje mi się dominantą tonacyjną w całej jego twórczości, a potem się przyglądam poszczególnym rzeczom albo paczkom rzeczy. No i właśnie w tym pierwszym rozdziale ja się przyglądam jedynemu, jak mi się zdaje, interesującemu, za to skrajnie interesującemu, jeśli można się tak wyrazić, chyba nie można, fragmentowi zapisu dziennikowego. To są dzienniki, to wyszło w Melvillowskim numerze Literatury na świecie. Trochę właściwie szkoda, że to mogłoby właściwie zostać dołączone do tych nowel i opowiadań, bo to samo nie stoi, cały dziennik jest trochę nudny, jest tam właśnie mnóstwo. Czy on był nudnym człowiekiem? Na pewno nie był nudnym człowiekiem, natomiast te zapisy dziennikowe są bardzo takie mechaniczne.
Ja sobie mówię, bo ten dziennik, to tylko powiem krótko o tym, żeby państwo wiedzieli, o czym jest mowa. To są zapisy z podróży Melville'a, w którą on się wyprawił, kiedy właśnie już przestawał być pisarzem. To znaczy napisał książkę The Confidence Man, która się ukazała po polsku jako Oszust i jeszcze oddał ją do wydawcy, ona jeszcze nie była w druku. On jeszcze trochę sobie roił, że może ona się sprzeda, chociaż to jest trochę jak z habilitacją Waltera Benjamina. Tam jedną ręką chce zrobić habilitację, a drugą pisze tę habilitację tak, żeby na pewno jej nie dostać. Więc ten Oszust, jak państwo kiedykolwiek zajrzeli do Oszusta, no to jest, no nie ma najmniejszych szans, żeby ta książka się dobrze sprzedała w połowie XIX wieku w Stanach Zjednoczonych. To w ogóle jest wątpliwe, czy to jest naprawdę dobra książka, tak? Ona ma genialne rzeczy w sobie, ale to skądinąd jest do dyskusji. Natomiast Melville, w każdym razie to jest Melville złamany całkowicie, pogruchotany. To jest, żeby dokończyć tę trajektorię, którą rysowałem, jest Melville, który najpierw jest pisarzem przygodowym. Bardzo to jest umowne, ponieważ te pierwsze książki są już bardzo ciekawe. Potem jest Melville, który pisze Mardi i dostaje pierwszą żółtą kartkę od recenzentów. Potem jest Melville, który pisze te dwie szybko książki Redburn do Bani i White Jacket genialne. Potem się odyma i pisze, tym razem mu się udaje, pisze Moby Dicka, tylko nie udaje mu się przekonać do tego recenzentów. I tak jest wkurzony, że pisze Pierre'a. Pierre to jest właśnie taka habilitacja beniaminowska. To właśnie nie, bo to już jest taka książka, której on nawet nie chce, żeby się udała. To jest największy, dla mnie najbezczelniejszy eksperyment edytorski, czy taki autorsko-edytorski ever. No bo ktoś naprawdę siada i pisze grubą książkę, która można dowodzić zasadnie, że jest cała obliczona na katastrofę. To znaczy jest to po prostu książka, która jest uszyta, tak? To nie są puste strony, tak? To jest precyzyjnie uszyta książka, ale to jest książka, która jest wymierzona w świat literacki, w pewną formę odbioru książki. Taki monstrualny, samobójczy eksperyment literacki. No a potem już są konsekwencje tej katastrofy. Te konsekwencje są piękne, bo na przykład Benito Sereno, Skryba Bartleby i tak dalej, to jest pisane w czasie katastrofy, tak? Ale w każdym razie Melville złamany, tak? Melville pogrążony w depresji, zostaje ciupasem wysłany za pieniądze teścia w wielką podróż po Europie i po basenie Morza Śródziemnego, żeby trochę odetchnął, a przede wszystkim, jak liczy cała rodzina, żeby przestał już myśleć o pisaniu, bo wiadomo, że to Hermankowi szkodzi. I z tego mamy najdłuższy zapis właśnie dziennikowy, który w dużej mierze jest taki właśnie bardzo mechaniczny. Czy on jest mechaniczny dlatego, że on nie miał czasu albo nie miał poważania dla tej formy, czy dlatego, jak ja sobie lubię myśleć, bo na przykład w Stambule on jest dłuższą chwilę, dlatego, że jest pogrążony w depresji. I to są zapisy naprawdę takiego człowieka troszeczkę zlobotomizowanego, wygaszone, strasznie smutne przez to. I potem zacina go sztorm na tydzień w Jaffie. On robi podróż tygodniową dwutygodniową po Palestynie, po świętych miejscach, tak? I już ma płynąć stamtąd, ale go przytrzymuje sztorm. I dzięki temu mamy właśnie te zapisy, o których mówiłem. To znaczy nagle to się robi ciekawsze. I robi się, moim zdaniem, fascynujące. To znaczy, to jest taki tekst, przy którym Ziemia Jałowa Eliota to jest taki, po pierwsze, pikuś, a poza tym formalnie jest to wszystko takie eleganckie, strasznie, bo ten zapis jest takim dzikim poematem, niesamowitym, który chyba jest pisane z myślą już o literaturze. To znaczy, to nie jest rzeczywiście już zapis, ale polecam państwu w tym numerze, żeby to państwo przeczytali. To jest jeden z dla mnie najbardziej wstrząsających zapisów depresji, ale też literacko wytrzymanych, tak? To znaczy po prostu takich łapiących ten stan ducha, w którym on wchodzi w jego zdaniem w każdym razie idealny rezonans z krajobrazem ziemi już nie bardzo świętej.
To jest taki tekst, który jest interpunkcyjnie też niesłychany, jest cały w myślnikach, jest taki myślnikowy, to są takie porozbijane zdania, niesłychane zupełnie. No i to jest tyle, tak? To znaczy później on jeszcze się udał w taką podróż wiele lat później swoim młodszym bratem, kapitanem. To nie szło specjalnie, to była jego ostatnia morska większa podróż. I te zapisy są takie bardzo, bardzo smutaśne. Wiadomo, żeby już tylko szybciutko to dokończyć, istnieje też tom listów. Wielu listów nie odnaleziono. Te, co są odnalezione, są w dziełach Melvilla w tym krytycznym wydaniu. No i to wiadomo, to nie jest żadna sensacja, że przynajmniej w wczesnym okresie, czy raczej powiedziałbym w tym okresie przyboju, kiedy on zaczyna rozumieć, że zostaje pisarzem. Melville, że powiem amatorsko, Melville jest fascynujący z miliona powodów, ale również z tego powodu, że to jest człowiek, któremu się przydarzyło pisanie, to znaczy to jest gość, który odkrywa, co to znaczy, co to robi z człowiekiem, że on zaczyna pisać. To jest facet, który tak napisał pierwszą książkę i zrozumiał, że takich rzeczy się nie robi bez konsekwencji, że to coś robi z duszą człowieka i szedł za tym odkryciem. Jedną z rzeczy, która mnie fascynuje w nim jest właśnie to, że jest taki facet, który amatorsko, bez wykształcenia, z bardzo chaotycznym oczytaniem, takim dziurawym, to jest gość, który idzie za tym, że chce pisać i idzie za tym, że chce się dowiedzieć, co to znaczy, że ja piszę i co to, jak to rozpieprza, jak to zmienia, jak to komplikuje moje ja. I to go ewidentnie fascynuje. Można powiedzieć, że nie wiem, czy jedyny, bo to by było bardzo redukcyjne, ale jeden z zasadniczych tematów jego pisania. To brzmi nudno, ale w ogóle nie jest nudne, bo to jest rzeczywiście odkrywanie tego, co ja sobie długopisem robię w duszy. Tak? Kafka też się tym interesował, jakby kto nie pamiętał. Tak? Więc to jest tak, że rzeczywiście w tym okresie, kiedy on to odkrywa, to jest też czas takiego strasznego pobudzenia, technicznie pewnie manii, tak? Nawracających stanów maniakalnych, ale i w listach, bo zacząłem mówić o listach, w listach widzimy to. To znaczy listy z okresu pisania Mardi, które ja cytuję w jednym z rozdziałów, listy do wydawcy, kiedy on odkrywa właśnie, że już nie jest tylko autorem Taipi i Omu. Tak? Co znowu, jestem najdalszy od deprecjonowania Taipi i Omu, ale on właśnie odkrył, co tamte książki z nim zrobiły. Tak? I że on jest czymś innym, czymś więcej, a poniekąd czymś mniej, bo już nie jest człowiekiem, nie jest po prostu takim jakimś czymś. I to są listy maniakalne, bezczelne, wyzywające. To jest facet, średnio znany pisarz, który jest jętką jednego sezonu, tak, czy dwóch, który właśnie pisze do uznanego brytyjskiego wydawcy, tam wymyślając mu od ostatnich. Tak. To jest jeden taki kompleks listów. No a drugi, bardziej znany, To są listy pisane w okolicach pisania Moby Dicka, tak? kiedy on czuje no, takie prawdziwe wzmożenie, tak? Takie rzeczywiście, to też jest fascynujące zobaczyć, jak można być też samoświadomym, nie w sensie samochwalstwa, tak? Tylko samoświadomym, że właśnie się rodzi we mnie coś, nad czym ja nie panuję i co, czy to jest dobre, czy to jest złe, to już nie jest w ogóle, to nie są te kategorie, tak? To jest na pewno bardzo duże, tak? Nad czym ja nie panuję, co ze mnie wychodzi i ja jadę na tym surfie, tak? Na tej fali, tak? To są listy, które na przykład myśmy chcieli, żeby część z tych listów, to są najczęściej listy do Nathaniela Hawthorna, takie miłosno rozgrzane. Część z tych listów na przykład miała się znaleźć w tym numerze Literatury na świecie, nikt nie dał rady tego przetłumaczyć, tak? To znaczy wszyscy się tak wieszali i mówili, że
No bo to nie bardzo jest po angielsku i jak to uchwycić? Można to spakować, oczywiście tam wymyśleć, co by to mogło znaczyć po polsku i spakować to w normalne zdania, ale to właśnie nie o to chodzi, tak? Bo te listy są miejscami zupełnie bełkotliwe i właśnie w tych szczęknięciach to jest moment, w którym on robi Mardy Talk już osobiście, tak? Już nawet to nie jest w powieści, tak? Tylko po prostu w liście, tak? Się rzuca nad tą kartką, tak? To już kończąc, ale to podam tylko jeden przykład, nie z listu, bo te listy to jest zupełne już szaleństwo, ale z czegoś niby skromniejszego, czyli z eseju, który jest w tym numerze Literatury na świecie, czyli Hawthorne i jego mchy, tak? To jest taki właśnie jedyna ciągła w miarę wypowiedź Melvilla o pisaniu. Tak? Która jest tyle o Hawthornie, co o tym, że zaraz napiszę Moby Dicka i wszystkim spadną kapcie. Ale tam jest taka słynna fraza, cały ten esej jest słynny i wszyscy amerykaniści znają to na pamięć, ale na pewno tu na sali jeden taki. Tak? Ale jest tam taka fraza, gdzie Melville zasadniczo tłumaczy, że Hawthorne jest taki super, bo dotąd mieliśmy tę literaturę amerykańską taką troszeczkę nieudaną, trochę płytką i ten Hawthorne fajnie, że dorzuca takiego mroku trochę. I że trzeba tam troszeczkę jakiegoś grzechu pierworodnego, jakiejś grozy for an even balance. Dorzucić trochę właśnie takiego mroku for an even balance. I dopiero niedawno może wcześniej już ktoś to zauważył, ale jeden melwilolog mówi tak, ej, chłopaki, dziewczyny, ale właśnie co to znaczy uneven balance, tak? Mówi się po angielsku uneasy balance ewentualnie, tak? Czyli taka krucha równowaga, tak? Ale uneven balance, to umówmy się, to jest bełkot, tak? Znaczy uneven balance to jest sprzeczność w sobie, bo to jest nierówna równowaga, tak? Prawdopodobnie Melville w stanie upojenia sobą samym i pisaniem, bo to jest esej napisany w 2 dni, przejęzyczył się, tak? Tylko, że to przejęzyczenie to jest właśnie to, tak? Podaję to jako przykład, tak? Bo to nie jest moja interpretacja, tylko tego melwilologa, który mówi, słuchajcie, ale po pierwsze tak on właśnie pisał, tak? I to trzeba przychwycić, nawet jeśli to jest przejęzyczenie, tak? Tak on właśnie pisał, a poza tym to całkiem dobrze nazywa jego pisanie. Bo i tak zobaczmy, jak wygląda Moby Dick. Moby Dick to jest właśnie taka książka, gdzie jest tak nierównowaga, to dorzucamy z tej strony, to wtedy się robi tak, dorzucamy z tej i ten komentator mówi, to jest taka, on mówi, balanced and unbalanced book. Tak? Właśnie w takim sensie. Tak? Więc to tylko przykład. Tam jest jeszcze parę takich miejsc zresztą w tym eseju, które wyglądają na literówki, na przejęzyczenia, na jakieś freudowskie takie właśnie podstawki. Prawie widać, jakie słowo miało być, a jest jakieś inne. Okej, okay, tak? Znaczy to tak trochę działa. Przepraszam, poniosło mnie, tak? Ale to jeśli chodzi o teksty, znajdą to państwo, nie znajdą tych najdziwniejszych listów w literaturze na świecie, niestety, ale taki był zamysł, kiedy konstruowaliśmy ten numer, żeby mieć te pozaliterackie, z tych pozaliterackich tekstów Melvilla, żeby mieć pozaliterackie, jeśli jest coś takiego, z pozaksiążkowych, pozaopowiadaniowych, mieć ten zapis dziennikowy, który jest tym skrajnie depresyjnym tekstem, rozpadającym się z powodu przygnębienia i mieć te listy do Hawthorna, które z kolei rozpadają się z powodu nadmiernego pobudzenia, tak? Nadmiernej takiej ekscytacji. Jakiś odpowiednik, naprawdę kończę, jakiś odpowiednik tego mogą zobaczyć państwo w niesłychanych zupełnie początkach opowiadania, które jest dobre albo niedobre, które się nazywa Kukuryku, które zobaczycie w tym tomie nowele i opowiadania, które, czy ono jest ciekawe potem, to jest do dyskusji. Natomiast to jest zupełnie inaczej niż to, co mówiłem, ponieważ to jest literacko całkowicie opanowane, spięte, tak? To nie są rozpadające się języki, ale jest, no mówiąc bardzo grubo, opis mniej więcej tego samego krajobrazu okiem człowieka w tej fazie i potem okiem człowieka
w tej fazie. Tak? To jest ten sam, ta sama przestrzeń oglądana w stanie pobudzenia i w stanie całkowitego rozpadu. Więc jakiś odpowiednik tego możecie tam zobaczyć. Już przestałem. Mm-hmm. Przepraszam, bo ja tu mam maniakalne pobudzenia. Dobrze. Tak? Jak Melville trochę. Mam nadzieję, że jest to bardziej opanowane, ale... Myślę, że ta zwichnięta poniekąd fraza Even Balance nie tylko doskonale określa metodę pisania, istotę pisania Melvillowską, ale też być może jego niezrozumienie rynku wydawniczego. Bo on przecież napisał to swoją pierwszą powieść, która była poniekąd reportażem opartym na jego biografii także, ale też trochę taką, ściemnionym, też taką książką przygodowo-awanturniczą, ale z ogromnym podglebiem krytyki społeczno-politycznej, już z takimi rzutami filozofującymi trochę. No potem Omu docisnął pedał gazu i potem mamy to Mardi, które jest już kompletnym szaleństwem, a on uważał, że właśnie to Mardi będzie największym sukcesem czytelniczym. I tak potem było z Moby Dickiem, który w ogóle się nie przyjął u recenzentów, krytyków, czytelników. I on napisał tego nieszczęsnego Piera, o którym chyba też warto powiedzieć, bo przy intrydze Piera chyba bledną kolumbijskie seriale. Ale też takiego, tak. Powiedziałeś, że w tej powieści on chciał dopiec właśnie rynkowi czytelniczemu, wydawniczemu, ale za wiele o tym nie piszesz w książce. Nie, bo to mi się wydaje poboczne. Znaczy, tu są dwa wymiary. To znaczy, jeszcze się cofając na chwilę do Taipei, zaraz dopiera. To znaczy, Taipei jest i nie jest książką przygodową, tak jak Omu jest i nie jest książką przygodową, ponieważ w Taipei się nic nie dzieje. To jest też bardzo śmieszne, ponieważ to jest książka niby oparta na własnych doświadczeniach, ale ściemniona, on wydłużył czas pobytu u tych strasznych ludożerców, nazmyślał tam strasznie. No dobra, ale jak człowiek już zmyśla, to dalejże zmyślać, tak? Tymczasem w tej książce naprawdę nic się nie dzieje i to w takim mocnym sensie, ponieważ to jest książka o takim stanie nieróbstwa. I w tym sensie ta książka jest w ogóle od razu eksperymentalna i rewolucyjna, ponieważ w konwencji, czy wchodząc w buty, opowiem wam niesłychane rzeczy, jak to uciekłem ze statku z kolegą i przedarłem się do takiej doliny, gdzie tam mieszkają ludożercy i miałem romans z jedną dziewczyną tam, no to robiło wielkie wrażenie. To Herschel Parker twierdzi, że jak się spojrzy na kontekst, że poniekąd można powiedzieć, że Herman Melville był pierwszym seks symbolem popkultury amerykańskiej, że jak on opublikował Taipei, to ta jedna scenka, ledwie zarysowana, gdzie on pływa, on, to znaczy bohater powieści, pływa po okrągłym jeziorku w dolinie Taipei z nagą Fai Wei, która robi za maszt i trzyma swoje śliczne giezełko w charakterze żagla. Jest to opisane, po pierwsze jest to opisane bardzo tak, o tak, szkicowo, po drugie, co z przyjemnością odnotowuję, co jest w ogóle dla mnie ważnym wątkiem, nie tylko dla mnie w całej twórczości Melvilla, mianowicie wątek homoerotyczny. W tym samym rozdziale i zaraz obok mamy o wiele bardziej soczysty i doczuty, jakby powiedział Ludwig Hering, opis pewnego młodzieńca. I jest to z o wiele większym, powiedziałbym, zapałem literacko, takim sensorycznym. Natomiast ta Fai Wei jest tak ledwo narysowana, no ale damy w Bostonie mdlały i to jest ten, który pływał z Fai Wei, albo może pływał z Fai Wei, tak? Więc no, chciałem tylko powiedzieć, że to jest książka poza takimi wydarzeniami, tam naprawdę się nic nie dzieje. I w tym sensie to jest książka antyprzygodowa, bo jest opowieścią o tym, jak goście z świata, gdzie chciałoby na chwilę się usiąść i mieć święty spokój, mianowicie ze świata kapitalizmu, tak? Który właśnie już po prostu
swoje macki, opluć swoimi mackami, albo zaczyna, tak? Albo powiedziałbym, zaczyna kończyć oplatanie globu swoimi mackami. Dwóch aparatów urywa się do takiego malutkiego miejsca, gdzie jeszcze to nie dotarło. Tak? W związku z czym tam to jest właśnie opowieść o nierobieniu. Tak? Epatuje oczywiście większą, to, i to już zaraz będzie dopiera. Mianowicie są tutaj dwa poziomy krytyki. Tak? Są otwarte, że, jawne deklaracje krytyki misji, tak, za które mu się oberwało, tak, działalności misyjnej na Morzach Południowych. W OMU rzeczywiście też bardzo mocno powiedziane. Ja nie dyskredytuję tego, cytuję te fragmenty, bo moim zdaniem one są warte cytowania, bo to są, powiedziałbym, takie moralnie, to jest publicystyka, tak, to jest taki publicystyczny wymiar, ale to są moralnie tak godne i tak wspaniałe i tak czyste rzeczy, że naprawdę warto je pokazywać. To jest facet, który w zasadzie ma świadomość, że istnieje coś takiego jak mord kulturowy. To znaczy, że można odebrać komuś kulturę, a potem, ja już cytuję teraz Melvilla w zasadzie, tak? Że jak zabierzemy im kulturę, a właściwie już żeśmy zrobili, im, czyli mieszkańcom Wysp Południowych, to nie musimy ich nawet mordować. Oni sami zdechną. Tak? I to rzeczywiście są wstrząsające momenty, tak? Kiedy on mówi, bo u Melvilla nie znajdziemy takich rzeczy jak w Jądrze Ciemności, ewentualnie, okej, zobaczymy w Benito Sereno krew, tak? Ale w opisach kolonialnej inwazji na Morza Południowe będziemy oglądali zazwyczaj wyzysk, tak, niszczenie kultury i wyzysk mieszkańców lokalnych, ale Melville ma pełną świadomość, że to jest mord, tak, że to jest po prostu mord. Za to mu się oberwało. Natomiast chciałem powiedzieć, że poza tym publicystycznym wymiarem jest ten wymiar, ten, o którym wspomniałem i który jest, ma rozmaite podwymiary coraz głębsze, ten wymiar, w którym wchodzimy w konwencję powieści przygodowej, a robimy antyprzygodę, to jest też wymiar radykalnie krytyczny oczywiście, tak? To jest wymiar radykalnie subwersywny, tak? Tylko że mniej widoczny i niepublicystyczny, tak? Bo to jest performowane, tak? Nie deklarowane, tylko performowane, tak? I w tym sensie Pierre na o wiele głębszym poziomie. A poczekaj. Tak, dobra, przepraszam. Poczekaj, bo zanim... Chciałem dojść do Piera. Dobra, zanim dojdziemy do Piera, zostańmy jeszcze przy tym emblematycznym Taipei, przy pierwszej książce, tak, która będzie potem rzutować na całą twórczość, bo ona już chyba w doskonały sposób pokazuje to, co u Melvilla jest najważniejsze, nie wiem czy świadomie, wielopiętrowość w tych dobrych jego utworach. Na przykładzie tej ucieczki dwóch aparatów, o których mówiłeś. Oni uciekają ze świata bezpiecznego, kapitalistycznego, najpierw na statek. I tam szukają niby wolności, ale szybko się okazuje, że ten statek jest taką miniaturowym modelem tego samego świata kapitalizmu, tylko że pływającym po morzach, i trafiają do raju, powiedzmy. I co się okazuje, że z tego raju też muszą potem uciekać. Tak. Mamy już potrójną ucieczkę. Tak, sprawa jest o tyle jeszcze bardziej skomplikowana, że znaczy, po pierwsze ten świat, z którego oni uciekają, nie jest światem, znaczy jest światem bezpiecznym tylko o tyle, że go znają, że to jest ich świat, tak, ich kultury, ale jest światem, no, delikatnie mówiąc, uciążliwym, oraz jest światem albo wyzysku, albo bezrobocia. Tak? I oni ładują się na statek wielorybniczy, sądząc, że jakoś właśnie się wymknęli z tego, co było na lądzie, i tam się rzeczywiście znajdują, no, w pływającej fabryce. Tak? W White Jacket jest opisane pływające więzienie, czyli okręt marynarki wojennej, a w Taipei i wielu innych, znaczy najbardziej w Moby Dicku, jest opisany świat pływającej fabryki. Tak? I oni z tego uciekają do tego raju, ale ten raj z kolei jest podszyty tajemnicą, mianowicie czego ci Tajpisi, którzy nie chcą ich wypuścić, od nich chcą, mianowicie czy chcą ich, czy nie chcą ich zjeść. Tak? I to skądinąd jest też, i to rzeczywiście jest taka wielopoziomowość, i to zresztą jest absolutnie genialnie rozwiązane w tej książce, mianowicie
okazuje się, że w zasadzie to nie jest tak, że ma coś się okazać. Bo okazanie się, że tak powiem, w tej sprawie, tak, tajpisi są ludożercami, tak? Ale to okazuje się, że wcale nie wyjaśnia sprawy, to znaczy nie porządkuje świata, tylko go jeszcze bardziej komplikuje. To jest cały czas... Melville będzie to robił potem coraz świadomiej, bo tutaj nie jestem pewien oczywiście, do jakiego stopnia on to robił świadomie, chociaż struktura jest fantastyczna zupełnie i on na tym pracuje. Mianowicie, że rzadko albo kiedy, albo nigdy właśnie, Benito Sereno to jest największe osiągnięcie w tej dziedzinie, powiedziałbym, odsłonięcie pewnych faktów, czy tego, jaka jest prawda o jakiejś sytuacji, nigdy, albo prawie nigdy, nie powoduje u Melvilla przywrócenia jakiegoś ładu. Że teraz wiemy, aha, to są dobrzy, to są źli, to są nasi, to są obcy, tylko dodatkowo komplikuje i dodatkowo, tak powiedziałbym, superponuje wszystkie tożsamości. Bo ci tajpisi są ludożercami, ale odtąd zaczynamy właściwie inaczej myśleć o ludożerstwie, bo to ludożerstwo jest jakoś właściwie trochę inaczej. Ono jest czymś zupełnie innym niż my myśleliśmy. Ono jest całkiem nieźle uregulowane i tak właściwie co w tym złego? Zaczynamy się trochę w tym gubić. No i rzeczywiście jest tak, i to jest, ja to próbuję pokazać tutaj, że jest bardzo silny związek pomiędzy... Jak mówię, no jeszcze bardzo niedojrzałym Taipei, tak, a właśnie Benito Sereno, który jest no po prostu arcydziełem takim krystalicznym. Mianowicie pytanie o miejsce przemocy w życiu społecznym, tak? I miejsce, i co to znaczy, że są jacyś straszni, którzy, tak? Że myślimy, że są jacyś straszni, którzy są pełni przemocy, oraz my, którzy tej przemocy nie stosujemy. Oczywiście Melville będzie to wywracał na 50 różnych sposobów, że tylko od razu powiem, broń Boże, nie wyjedzie z takim banałem, że a w istocie to my jesteśmy pełni przemocy, a tamci to w ogóle nie, tak? Wszystko będzie 50 razy obrócone, choć rzeczywiście jest tak, że zarówno w Taipei, jak i w Benito Sereno aktem powrotu do białego, euroatlantyckiego, kapitalistycznego świata będzie akt przemocy. To znaczy eksplozja przemocy ze strony białego człowieka, który myślał, że który dotknął komplikacji. Tak? I znowu chcę powiedzieć, to nie chodzi o to, że dotknął jakiejś grozy, która jest zmagazynowana, obecna w barbarzyńcy. Tak? Dotknął komplikacji tych wszystkich kategorii, tak? Żeby się odciąć od tych komplikacji, żeby tę sprawę zamknąć. Ten człowiek, który dotknął tej granicy, musi wywrzeć potworną przemoc i kupić sobie prawo do powrotu do świata rzekomo cywilizowanego. Tak? To jest, zresztą ja o tym wspominam, myśmy 5 razy patrzyli na, jak czytaliśmy Taipei na seminarium, że ja mówię, że w przypisie do tej książki mówię, że nawet Melvillowi się zawahało pióro najwyraźniej, ponieważ zdanie, które opisuje ten akt przemocy w Taipei, czyli takie uderzenie dzidą w szyję ścigającego naszego bohatera Taipisa, który płynie za jego łodzią, którą on ucieka z Doliny Taipei wreszcie, to zdanie jest bardzo dziwnie napisane i tak jakoś tak... takim jakimś, noga mu się tak powija i nie jest jasne, czy on go zabił, czy nie. Moim zdaniem nie sposób tego, na ile ja się rozumiem na tej angielszczyźnie, nie sposób tego rozstrzygnąć. Wygląda, jakby go zabił, ale chyba go nie zabił. Tak jakby Melville sam się zawahał, nie chciał, żeby to się jednak stało, trudno powiedzieć, tak? Ale to jest kwestia... Zjechałem na tę przemoc, ale to jest coś, co go strasznie nurtuje i moim zdaniem dość rzadko się o tym mówi i myśli, że przemoc, która jest w nas, my jako nosiciele przemocy, jako potencjalne podmioty przemocy, to jest coś, co go
ewidentnie strasznie nurtowało i strasznie trapiło. Billy Budd jest o tym, tak? Ale pokazuje, mówiąc o Billy Buddzie, że jest cała taka linia. Także w kopiście, to jest jeden z tych momentów, w którym odwołuje się do kopisty Bartleby, bo to jest taki jeden z mniej widzianych fragmentów w kopiście, gdzie bohater, czyli ten prawnik, boi się kiedy jest sam na sam z kopistą, ale nie dlatego, że ten kopista jemu zrobi krzywdę, tylko boi się przemocy, która w nim wzbiera. Boi się własnej własnego nieczłowieczeństwa. Czy Melville kogoś zabił i o tym nie wiemy, czy po prostu zrozumiał, jak to jest blisko. To jest ten słynny taki moment, jak Quickwack, czyli ukochany Ishmaela i taka pod wieloma względami jedna z nielicznych, jasnych naprawdę postaci w całym świecie i mądrych w całym świecie Melvilla. Oni siedzą na człowieku śpiącym. I on macha nad nim, Quickwack macha nad nim swoim tomahawkiem, który jest równocześnie fajką. I mówi, very easy, kill a man, very easy, very easy. Tak? I on to wie, tak? Quickwack ma to jakoś przepracowane, bo on to po prostu wie, tak? A Ishmael i wszystkie te awatary Melvilla i chyba sam Melville, to są tak zwani biali ludzie, którzy odkrywają w sobie, że to może się wydarzyć. Tak? Przepraszam, jakoś mnie zniosło na to, ale wydaje mi się to strasznie ważne, bo jego to naprawdę strasznie, strasznie martwiło, tak? I tak dręczyło. Tak? Dobra, już, przepraszam. Dobra. Skoro wspomniałeś o pewnych liniach... Miał być opierze, nie? Dobra. Już zostawmy tego opiera. Może jeszcze do niego wrócimy, ale mówiłeś o pewnych liniach łączących w twórczości Melvilla jeden utwór z drugim, to wydaje się, że taką najwyrazistszą jest linia między Billy Buddem, Moby Dickiem, Billy Buddem i Benito Sereno, bo w każdej z tych powieści pojawia się co najmniej trzech protagonistów, którzy jakoś ze sobą w interakcję wchodzą w Moby Dicku, Kapitan Ahab, Ishmael i Quickwack, w Billy Budzie wzmiankowany Billy Budd, Kapitan Ver i Provost Cloggart. I w białym kubraku również mamy trójkę jakoś tak, tam. No i w Benito Sereno mamy też takie struktury. No i w Benito Sereno oczywiście. I to za każdym razem jest spektakl, dramat, jak piszesz, niemalże na miarę szekspirowską, a do tego dochodzi fakt, że sama ograniczona przestrzeń statku staje się sceną teatralną i to nieraz taką, na której teatr jest zabroniony. Bo sam spektakl władzy na statku jest teatrem, o którym nie można powiedzieć. Ale najbardziej to chyba, najlepiej to widać rzeczywiście w Benito Sereno. Tak jest, rzeczywiście to jest, to znaczy to nie jest żadne odkrycie moje ani niczyje, bo Melville to sam deklarował, że Melville usiadł i przeczytał całego Szekspira w ramach researchu do Moby Dicka i to widać w Moby Dicku, to nie jest żadna sensacja, ale on się tak nagrzał tym Szekspirem i on jest rzeczywiście nagrzany Szekspirem. To jest też fantastyczne, żeby zobaczyć, jak on czyta Szekspira, to znaczy czyta je w swoich tekstach, bo to jest taki właśnie koleś, który bez edukacji, tak? bez jakichś takich profesorskich wykładni, tak? Po prostu włazi w tego Szekspira, tak? I to jest pisarz z pisarzem gada, tak? I tak mierzy swój język, jak mierzyć to z największym, tak? Czy to jest od Szekspira, który jak wiadomo miał tę wyostrzoną świadomość teatru życia codziennego, teatralności naszego świata, czy to jest też, czy to jest już wcześniej? Wydaje się, że już wcześniej, ponieważ White Jacket jest przed tym, pisane przed tym właśnie, co nazwałem głupio researchem, tak? Gdzie już ta kwestia teatralna jest mocno, mocno wydobyta, ale rzeczywiście w pełni to uzyskuje
uzyskuje taki pełną siłę w Benito Sereno. To jest jedna z najwspanialszych, powiedziałbym, jeśli miałbym, jest wiele tekstów o teatralności ludzkiego życia, ale ten wydaje mi się z tych, co ja znam, po prostu najdoskonalszy, najbardziej ironiczny, najprzewrotniejszy, powiedziałbym, precyzyjność konstrukcji takiej wieloteatralnej w tym opowiadaniu urywa głowę po prostu. To znaczy nie wiadomo, kto jest na scenie, kto jest widownią, ile jest tych spektakli, bo to są warstwy spektakli. Ktoś gra przed kimś, a wszystko chodzi, a cały czas chodzi o życie. To znaczy cały czas jest wiadomo, że przerwanie spektaklu to jest eksplozja przemocy. I to jest zupełnie niesłychane. Ja miałem taką myśl, mieliśmy taką myśl podczas seminarium, kiedy to czytaliśmy, że chcemy zobaczyć ekranizację Benito Sereno, ale nie na statku, tylko w teatrze. To znaczy wyglądałoby to tak, że przychodzi koleś i kupuje bilet. Ja mówię mu, ale dzisiaj spektakl odwołany, ale może pan wejść. I on wchodzi i na scenie siedzą ci, co mieli grać w tym spektaklu i piją kawę i on siada z nimi, mówią chodź. I on się tak zaczyna orientować, że może jednak tu jest jakaś gra, ale nie jest do końca pewien. Tak? I czy to na pewno są ci aktorzy, tak? Czy ktoś zeskłotował ten teatr, tak? I to jest mniej więcej taka sytuacja. No i to jest właśnie, i to jest wspaniałe, bo to jest właśnie ten tekst, w którym, jak wspomniałem, powiedzenie, jaka była prawda, w ogóle niczego nie rozwiązuje. To wiedzą państwo albo nie wiedzą, ale Melville przepisywał tam znaną historię. I to ten tekst ukazywał się w odcinkach dwóch, bo był za duży, i między tymi dwoma odcinkami pojawiła się jakaś taka wzmianka w gazecie, gdzie ktoś mówi, dobra, panie Melville, my przecież wiemy, jak to się kończy, tak? Bo znamy tę historię, czytaliśmy te dzienniki tego kapitana Masy Delano, tak? No tak, tylko to nie o to chodzi. Tak? Czy jemu się udaje przebić Szekspira? No pewnie nie, tak? Ale na przykład mi się wydaje, patrzę na Tomka, na przykład mi się wydaje, mówię o tym w tej książce, udaje mu się gadać z Walterem Benjaminem jak równy z równym, a może nawet go przebić pod wieloma względami, właśnie ze względu na dziwaczność sceny, na której to się wszystko odbywa, czyli tym takim dziwnym połączeniu deski pokładu, tak? Dziwne połączenie stabilności, to jest jednak kawałek czegoś płaskiego, tak? I skrajnego, tak? Skrajnej niestabilności, no i całkowitej izolacji, tak? I całkowitego wyizolowania, które to wyizolowanie, to żeby tylko nadmienić jeden z licznych wątków, których nie udało mi się poruszyć, to jest wyizolowanie, które powoduje, że ta struktura okrętu jest niesłychanie interesującą strukturą polityczną. I to jest dla mnie jedna z takich istotniejszych kwestii w mojej książce dlatego, że u Melvilla. Mianowicie Melville wydaje mi się strasznie interesującym myślicielem politycznym. Strasznie mrocznym, strasznie głębokim, paradoksalnym, który za każdym razem, kiedy ktoś powie, a może dałoby się tak zrobić i tak będzie dobrze, na przykład Karol Marx, tak? To Melville mówi, no zasadniczo zgadzam się z diagnozami i tak w ogóle to pewnie tak, tylko pan zobacz, jak to będzie, jak tak zrobimy, jak pan mówi, to będzie tak, 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 tak i znowu będzie do dupy. Słynna fraza z opowiadania Dzwonnica, starając się poszerzyć Królestwo Wolności, człowiek swobody, człowiek umacnia tylko imperium konieczności. Tak? I to jest taka troszkę za prosta, ale myśl, która rzeczywiście niestety przyświeca sporej części jego refleksji i takich mikroanaliz politycznych. Tam jest cała masa takich mikroanaliz politycznych, gdzie wolność człowieka jest, jak mi się zdaje, może to jest moje idealizowanie Melvilla, ale chyba nie, jest niekwestionowanym ideałem. To jest jedyna rzecz, której moim zdaniem on naprawdę nie rusza. To jest wolność. Tylko pokazuje, jak wolność jest
zdradzana, wikłana w rozmaite struktury i wyparowuje. I pokazuje to, powiedziałbym, z taką bezwzględną konsekwencją, od której robi się zimno. No, ale prawda przynajmniej jest. Tak, właśnie pękła godzinka. Yes! Więc powinniśmy kończyć, a dopiero tak naprawdę zaczęliśmy. Właściwie to powiedzmy, że będzie na koniec taka pula kilku zagadnień, to wybierz jedno. Dobra. O których warto, jak sądzę, powiedzieć. Dobra. Skoro już jesteśmy przy scenie teatralnej, statek, zamknięta przestrzeń, nabuzowana testosteronem przecież. I u Melvilla często w sposób zakamuflowany, a nieraz dosyć jawnie, dochodzą do głosu elementy pewnych romansów homoseksualnych. To raz. Dwa, mówiłeś o czytaniu Szekspira przez Melvilla, a mnie by również interesowało, jak on czytał i jak to widać w jego twórczości, jak on czytał Bartona, na przykład przede wszystkim Anatomię Melancholii, jak Melville antycypował pewne nurty, nie tylko literackie, a Łukasz w ogóle organizując to spotkanie, to chciał przede wszystkim zadać pytanie, czy Melville jest pisarzem współczesnym. O. Więc któreś z tych czterech wybierz sobie. No więc ja szybko odpowiem na ostatnie pytanie, potem na drugie, a potem trochę dłużej na pierwsze. Szybko powiem tak, Melville jest pisarzem współczesnym, chociażby z przyczyn takich, o których mówiłem przed chwilą, jako pisarz polityczny, ale nie wyłącznie. To znaczy on jest moim zdaniem pisarzem, i to wiąże się z odpowiedzią na drugie pytanie, to znaczy on jest pisarzem sądującym, bezwzględnie i bez żadnych zahamowań. On się naprawdę niczego nie boi w pisaniu i niczego się nie respektuje granic. Sąduje warunki możliwości zbudowania wspólnoty politycznej, w której możliwa byłaby wolność. Sąduje, co to znaczy jest być podmiotem jednostkowym. Czyli zadaje sobie pytania, które zadaje sobie od początku tak zwana epoka nowoczesna, ale on je zadaje tak gruntownie, że jest radykalnie, że jest cały czas u korzeni tej nowoczesności i w tym sensie zadaje zawsze najbardziej fundamentalne, najbardziej radykalne pytania o demokrację, a ponieważ to nie jest tak, że demokracja już coś wie, a teraz i tamto ma już załatwione, a teraz ma nowe problemy, tylko po prostu cały czas musi się wymyślać na nowo, to Melville jest pisarzem współczesnym. Tak? I w tym sensie też jest pisarzem wpisującym się w tę pozycję melancholiczną, świadomie, tak? Nie tylko zgodnie z nastrojem autora, tak? Bo to jest to też myśliciel, który nieustannie sonduje melancholiczność podmiotu nowoczesnego. A jeśli chodzi o ten moment homoerotyczny, to ja go staram się prowadzić przez całą książkę, bo on rzeczywiście wydaje mi się niezwykle istotny, ponieważ tak już wspomniałem o Quiquegu, drugą postacią, o której w tym kontekście należy wspomnieć, jest niejaki Jack Chase, czyli taka świetlana postać w White Jacket. Quiquek jest postacią pełniejszą i taką mocarną, ale jeżeli są jakieś jasne postacie u Melvilla, to są męscy przyjaciele, opiekunowie, kochankowie głównych bohaterów. Tak? Quiquek ginie, tak, ale ginie, tak, Ishmael przeżywa na jego trumnie, tak, więc która kopiuje jego tatuaże z jego piersi, tak, więc przeżywa na takiej drewnianej kopii ciała Quiquega. Pod wieloma względami Moby Dick może być traktowany jako lament dla Quiquega, tak, jako taki po prostu taki dirge. Tak? Taki lamentacyjna opowieść o takim pięknym człowieku,
po prostu, tak? Natomiast coś, co mnie po prostu nieskończenie wzrusza i na tym skończę naprawdę, to ta mniej ukryta, nieco bardziej ukryta za Quickwagiem postać Jacka Chase'a, czyli opiekuna Białego Kubraka w powieści Biały Kubrak, który, jak państwo wiedzą albo nie wiedzą, wypływa jako człowiek, któremu zadedykowany jest Billy Budd. Książka pełna homoerotycznych fragmentów, zupełnie takich, znaczy fragmentów, cała przesycona homoerotyzmem, całkowicie jawnym, tak? Znaczy trzeba naprawdę na uszach stawać, żeby go tam nie zobaczyć. Tak, no Moby Dicka i relacje między Ishmaelem i Quickwagiem, to się też tak, tak, no można tak czytać, tak mówić, tak, no nie, to, że oni leżą w łóżku i że to się nazywa małżeństwo, to tak się tylko nazywa, wiecie. Ale no już Billego Budda przeczytać bez homoerytyczności, to już nie wiem, jak można. Natomiast to, że ta książka, ostatnia, proszę sobie to wyobrazić, znaczy mnie to nieskończenie wzrusza nadal, tak? Znaczy facet przestał pisać prozę, tak? Złamany, tak? Jest urzędasem, pisze marne, jeśli można, wiersze, tak? Wydaje je własnym sumptem. Idzie na emeryturę, siada i pisze swoją ostatnią nowelę, tak? I umiera, zakończywszy ją bądź nie zakończywszy, bo to też nie jest jasne, czy to jest ostatnia redakcja, co mamy, czy nie. Czyli pisze do końca coś, co jest to po prostu na takiej wyciągniętej strunie, po prostu genialnym tekstem, tak? I dedykuje to albo autentycznej postaci, owszem, na okręcie United States, na którym pływał Melville, był facet, który nazywał się John Chase. To tyle mniej więcej wiadomo, tak? Ale jakie były między nimi relacje, nikt tego nie wie. Więc ja wolę sobie myśleć, że on dedykuje swoją ostatnią książkę postaci ze swojej wcześniejszej książki. Tak? Która ocaliła, tak? Ocaliła jego wersję, że tak powiem, pozwoliła Białemu Kubrakowi, nie mamy na to czasu, nie będę mówił w jakim sensie, ale nie stracić człowieczeństwa i przeniknąć z powrotem do Stanów Zjednoczonych, nie wytracając, nie poddając się pewnym reżimom potwornym, takiego łamania człowieczeństwa. I zadedykowanie swojej ostatniej książki facetowi, który postaci ze swojej poprzedniej książki, dawnej bardzo, o której podobno się nawet nie pamięta, że się ją napisało, no jest po prostu czymś fantastycznym, bo jest też gestem wobec samej literatury. Tak? Jest takim gestem wobec takiego erotycznego, homoerytycznego w tym wypadku, tak? Erotycznej siły ocalającej, która jest w samej literaturze. Tak? I to mi się wydaje po prostu nieskończenie piękne jako zakończenie kariery.